Siemano, siemano, nie wiem co to się wydarzyło w poprzednim odcinku, ale widzowie, wróciłem tu, ale nie ma Emilii, nie wiem totalnie gdzie ona jest, nie wiem co się z nią wydarzyło, ja zrespiłem się tutaj, ale od tamtego momentu nie miałem z nią żadnego kontaktu i widzę, że nie wróciła do domu, więc nie wiem totalnie co się z nią stało, tu jest jakaś zepsuta elytra, no jest totalnie jakaś tragedia widzowie, nie wiem totalnie co mam w tym momencie robić, jedyne co, to wydaje mi się, że powinniśmy, dobra, wiecie co, nie, albo dobra, zróbmy sobie jakieś szybkie narzędzia i lecimy znowu tam do tego portalu, to jest tak naprawdę jedyne co mi się wydaje, że powinniśmy zrobić w tym momencie, to po prostu polecieć jej szlakiem i polecieć tam jeszcze raz, tam gdzie byliśmy po raz ostatni, bo tego nie sprawdziłem i całkiem możliwe, że tam może ona być. Dobra, robimy tak i teraz mamy 7 tych, zróbmy sobie może w takim razie, nie starczy mi, o nie, na spodnie mi starczy, dobra, robimy galoty, chociaż tyle, ważne, żeby mieć cokolwiek, jakąkolwiek ochronę, dobra, robimy tak, zróbmy sobie coś takiego. Straciłem moją lunetę, straciłem masę moich rzeczy tak w ogóle, to jest tragedia. Straciłem pełno moich itemów, nie wiem totalnie teraz co ja mam zrobić z tym faktem. Jedyne co to... czekajcie, co ja to może... Ja żarcie potrzebuję, żarcie. Musimy zasadzić ziemniaki. Zasadzić ziemniaki, póki co biorę to. Trzeba zasadzić ziemniaki, wezmę sobie to, te wszystkie takie ciastka i tak dalej. Jabłka sobie też wezmę, bo to jest dobre. I chleb możemy zabrać, dobra, git. A ziemniaki trzeba zasadzić koniecznie, bo ja nie mam totalnie tutaj nic, jeśli chodzi o do jedzenia takiego na takiego pieczonego, więc te ziemniaki trzeba mieć koniecznie. Dobra, ale to potem, teraz już jesteśmy przygotowani, tyle mi wystarczy rzeczy, lecimy w takim razie z powrotem do tego portalu i... Czemu tutaj nie ma tego... Czemu to ktoś zamurował? Halo? Ej, gdzie to jest? Przecież tu było zejście. Ej, dobra, co się wydarzyło w tym momencie? Dlaczego tutaj tego nie ma? Halo? Nie, dobra, to jest coś dziwnego. Tu się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Ej, nie, dobra, to jest jakaś tragedia. I co ja teraz? Jak ja mam się to... Czekajcie, to... Nie wiem, to był jakiś sen, czy co to było? Dobra, nie wiem, nie rozumiem tego totalnie. Dobra, weźmy te ziemniaki, ogarnijmy. Ale jak mi to zryło łeb teraz? Jak mi to zryło łeb? Czekajcie, ja potrzebuję... Dobra, może Emilia będzie miała jakieś żelazo, czy coś. Nie wiem, kurczę, ej, ale przypał. Ja w ogóle nie miałem od dawna z nikim kontaktu. O, ma żelazo, ale dobra, zrobimy kamienną motykę, bo to mi wystarczy. Dobra, ja tu mam jakąś mapę. Czekajcie, ja tej mapy nie miałem. Ja tej mapy nie brałem, czekajcie, zobaczmy co to jest za mapa. Okej. Mam jakąś mapę w ekwipunku, której nie zauważyłem, która ma jakiś znacznik. Tylko totalnie nie wiem, w którą stronę mam iść, bo nie ma żadnej kropki jakby naszej tutaj na mapie i nie wiem, w którą stronę powinniśmy iść w ogóle. Więc to jest takie trochę pójście na oślep, jakby nie było. Ale dobra, wiecie co jeszcze zrobimy? Szybko zrobię te ziemniaki tylko, bo musimy mieć jakieś miejsce, jakieś żarcie, bo kurczę, no póki co mam jeszcze żarcie, ale trzeba już myśleć przyszłościowo, wiecie o co chodzi. Dobra, mam to i teraz przydałaby się woda jakaś. Ja nie mam elytry, ja... Nie no, ja takie straty zaliczyłem przez to wszystko, co tam się wydarzyło, że to jest tragedia. Ja nie mam teraz totalnie nic. Czy tu jest gdzieś woda? W ogóle tam jest woda. Dobra, tu jest jakieś pole uprawne. No ale czy ja stąd powinienem kraść wodę w ogóle? Nie no, dobra, na razie... Dobra, kichać to na razie. Musimy znaleźć tą mapę. Na razie mam jedzenie, na razie mam te ziemniaki, muszę je odłożyć gdzieś tutaj po prostu, albo zabrać, dobra, wiecie co, wiem jak zrobię, bo nie wiem kiedy wrócę, nie wiem ile czasu zajmie mi ta wyprawa, więc ja robię tak, wchodzimy tutaj do środka, bierzemy sobie 5 ziemniaków, no, o co jest tu, 5, dobra, 5 ziemniaków, 10 zostawiamy, te 5 ziemniaków biorę po to, żebym później mógł sobie coś ewentualnie zasadzić, tutaj mamy tak przygotowane żarcie, zacznijmy sobie od jedzenia chleba, tu mamy to, dobra, czy coś jeszcze potrzebuję? Weźmy sobie trochę pochodni, weźmy złote jabłko, może się nam przydać. I chyba tyle tak naprawdę, no mogę ewentualnie zabrać jeszcze jakieś bloki, żeby mieć coś do budowy, więc zabierzmy sobie te, bo tych mam najwięcej. Dobra, i lecimy w takim razie, tylko teraz pytanie, w którą stronę ja powinienem iść? Nie no, ja totalnie nie wiem, to jest takie pójście na oślep, że to jest głowa mała, nie? Nie wiem, pójdziemy w tamtą stronę, mi się wydaje, to jest, to może... Pójdźmy w stronę tego drzewa, dobra, pójdźmy, jak tu jest mój domek, tu jest drzewo, pójdźmy za to drzewo. Może to nam coś pokaże, może nie. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie bardzo mnie dziwi to, że tutaj było jakieś przejście, które totalnie znikło, nie?
I teraz nie wiem totalnie, czy ono tu było, czy to był jakiś sen, czy ja nie wiem, czy to jest jakiś, czy jakoś, nie wiem, coś mi się dzieje z głową, czy nie wiem, nie rozumiem tego, ale w każdym razie musimy iść w tamtą stronę, znaczy nie wiem, czy musimy iść w tamtą stronę, ale idziemy po prostu, zmuszam sam siebie do tego, żeby iść w tą stronę. Aczkolwiek nie wiem, czy ja coś tutaj znajdę. Nie, no dobra, szczerze mówiąc, to jest taka lipa tutaj totalna, że to jest tragedia. Dobra, idziemy tu. Nie wiem, widzowie, możecie mi dać znać, co myślicie o tym. Co to jest? Co tu się wyprawia? Ile tam jest pająków? Dobra, mamy łódkę, więc wykorzystajmy tą łódkę. I zlećmy sobie elegancko do tej wody. Przepłyniemy ten fragment. Nie idę tam do tego. Bo musimy znaleźć, gdzie jest ta mapa. Nie idziemy w żadne kopalnie teraz, to nie jest ważne. Musimy znaleźć, dokąd prowadzi ta mapa i dowiedzieć się, co tam jest tak naprawdę. No, a gdzie jest Emilia, to ja totalnie nie mam pojęcia, nie? Raz, jest kropka na mapie! Jest, dobra, czyli dobrze idziemy. Dobra, jest git, dobra. Jest shop, zostawcie mnie, nie chcę się z wami tutaj lać w ogóle, zostawcie mnie w spokoju. Dobra, wychodzimy na górę. Nie wiem totalnie, znaczy wiem, że dobrze idziemy, bo już się pojawiła kropka, więc to jest duży plus, ale nie wiem totalnie, dokąd nas to zaprowadzi. Czy to będzie coś niebezpiecznego, czy nie? Nie wiem. I wolę o tym nie myśleć. Mogłem w sumie zabrać, ale zepsułem. Mogłem zabrać od Emilii to żelazo, w sumie po co ono jej jest, skoro jej tutaj nie ma, nie? No to mogłem zabrać, bo to mi się na pewno by przydało, na pewno... Co to jest? Jeden, jak się wystraszyłem. Dobra, to są coraz dziwniejsze stwory, nie? Nie wiem, dobra, wyjdźmy tu na górę i zobaczmy, dokąd nas to wszystko prowadzi. Dobra, tu jest jakieś zwykłe pole, dobra, zobaczmy na mapę. Dobra, dobrze idziemy chyba w dobrą stronę. Dobra, tu jest jakiś kościół. Dobra, okej, okay. dziwne. Zajrzyjmy się tu... Słonie! Nie! Halo! Słoniki! Ja nie mogę, ale duże słonie, dobra, nieważne. Idziemy tutaj i zobaczmy, co tutaj się, że tak powiem, kryje. Mamy tu jakiś kościół chyba, tak mi się wydaje. No, tak to wygląda w sumie, jak taki kościół. O, czekajcie. To jest tu! To jest ten sztandar? Okej. Zerknijmy na niego. O nie. O nie, 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 nie. Oj, nie jest dobrze. Co tu jest? Weźmy takie rzeczy. Nie, ja nie wierzę w to, co tutaj widzę. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo, widzowie. To jest kłamstwo. Nie można w takie rzeczy wierzyć. To próbuje mi, prawda, zmanipulować mnie, próbuje ten. X. Nie. Ja w ogóle na to się nie nabieram. Nie bierzemy tego za pewnik. Jak widzicie, tutaj jest znicz, który się nie pali. To znaczy, że tutaj nikogo totalnie nie ma. Nie ma. Oby. Dobra, czekajcie, nie nastawiajmy się na najgorsze. Spokojnie, rozejrzyjmy się po okolicy. Tutaj widzimy, że jest to, przejrzałem te skrzynki, nic tutaj ciekawego nie ma. Zobaczmy ten kościół w takim razie, tu jest masa zwierząt różnych dziwnych, jakieś antylopy czy co to jest. Tam na dole creeper, zostawcie mnie w spokoju. Dobra, wejdźmy tu i zobaczmy, co tutaj się kryje. Mamy podkę na spowolnienie. Biorę te wszystkie rzeczy, bo mi się wydaje, że to się mi może przydać. W sensie wszystko, nie wszystko, ale tak trochę niektóre wezmę. Na przykład tutaj niepotrzebnie zabrałem pióro, bo pióro mi się nie przyda raczej. Mamy sakwę, okej, to jest ciekawe, możemy to zabrać w takim razie. To zabierzmy to, dobra. Barwnik zabierzmy, może nam się przyda do czegoś jeszcze, aczkolwiek nie wiem. Dobra, tu jest coś jeszcze. Tu są jakieś beczki, ej, dobra, nie, szczerze, kurczę, tak mi się humor zepsuł teraz, nie? Ej, totalnie nie wiem, o co chodzi, totalnie nie wiem, dlaczego tutaj takie rzeczy są, nie wiem. Nie wiem, czy tam jest Emilia w tym, czy co się z nią stało, ale... Czy mam nadzieję, widzowie, że to nie jest prawda. Nie wiem, dajcie mi znać w komentarzach, co o tym myślicie. Ja na pewno będę musiał tutaj gdzieś... Nie wiem, biorę to wszystko, co tutaj widzę, no bo co innego mam zrobić? Co tutaj jest w środku? Tu jest znowu jakiś grób, ale dobra, to nie rozkopujmy tego. W każdym razie, kurczę, ej, dobra, szczerze wam przyznam, że jestem, no, troszkę podłamany. Nie wiem totalnie, o co tutaj chodzi i nie wiem, dlaczego tutaj jest taki grób, ale... Czekajcie. Czy chcemy go rozkopywać? Nie, no nie chcę go rozkopywać. Nie rozkopujmy takich rzeczy, bo to nie wiadomo, co tutaj jest tak naprawdę. To bez sensu. Nie, dobra, nie, w ogóle co... O, to jest cięte drzewo, ktoś tu był, dobra, zjrzyjmy się po okolicy. Może tu są jakieś znaki? Może coś tutaj, że tak powiem, zobaczymy, co nam wskaże, w którą stronę mamy iść. Może, mi się wydaje, nie, to na pewno jest tak, że... Słuchajcie, to jest niemożliwe. Ja pamiętam, że wczoraj, jak ja tam zginąłem, to ja jeszcze słyszałem Emilię.
i w momencie, w którym się odrodziłem, przestałem ją słyszeć, co oznacza, że ona prawdopodobnie została w tamtym świecie i nie wierzę w to, że tutaj jest teraz taka akcja zrobiona, że... O, tam coś jest. Dobra, idźmy tam, jeszcze tam zerknijmy. Nie wierzę w to, że X ją tutaj przyprowadził, że ją zabił czy coś. My tam się byliśmy z tym jakimś dziwnym czarnoksiężnikiem, nie wiem kto to był. W każdym razie... No nie, widzowie, nie możemy tak się nastawiać na to negatywnie. Po prostu, w moim zdaniem, ona została w tamtym świecie i musimy się tam z powrotem dostać. I teraz musimy znaleźć sposób na to, jak tam wrócić. Tu jest jakaś chatka, mamy tutaj książki, dobra, to jest git. Okej, mogłem zabrać to pióro, byśmy sobie zrobili książkę do pisania. Mogliśmy tak zrobić, dobra, wiecie co? Kładę się tu spać, zakładam sobie tutaj spawn pointa, nie wracam już do domu. Nie wiem, musicie mi dać znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie i co, jakie jest wasze zdanie. Ja wrócę tam jeszcze z powrotem po pióro, aczkolwiek może tu gdzieś będzie jakaś... Ej, tu jest znowu takie drzewo. Podobne, nie? Widzicie to? Mega dziwne. Dobra, ale w każdym razie ja wrócę z powrotem tam do tego, zabiorę sobie to pióro, zrobię sobie książkę z piórem, żeby móc coś napisać. I może będziemy jakiś dziennik poprowadzimy teraz z tym związany. Znowu, no detektyw, no dalej detektywem jestem, no dalej muszę takie rzeczy robić. Ja tak naprawdę, co ktoś zginie, to ja go szukam i... No i jest ciężko. Najpierw szukaliśmy X-a, a teraz jak już trafiliśmy do jego świata, to wychodzi na to, że muszę szukać moich przyjaciół. No to najpierw szukałem wszystkich, teraz jak już wszystkich znalazłem, to oni znowu gdzieś zniknęli, znowu nie wiem, gdzie oni się podzieli. A Emilia też nie mam pojęcia, gdzie jest. Dobra, gdzie było to pióro? Gdzie było to pióro? Halo, czekajcie. Czemu nie mogę tu przejść? Dobra. Pióro? Nie, tu nie było pióra. Dobra, ono tam, ono tu było chyba. Tu jest pióro? Nie, tu też nie. Dobra, to tu było na 100%. Tu było 100%. Nie, tu nie. Dobra, tu są. Okej. I teraz tak, jak się robiło książkę? Robimy tak. Mamy książkę do pisania, dobra. Jest git, widzowie. Mamy to, co potrzebujemy. Ej, szczerze to... Nie wiem, co mam o tym myśleć i... Moim zdaniem, tak jak mówiłem... Uważam, że Emilia została w tamtym świecie i całkiem możliwe, że ona tam jest teraz więziona. Musimy znaleźć miejsce, w którym znajdziemy ten portal. I teraz trzeba się skupić na tym, żeby znaleźć portal. Albo jakieś poszlaki, które nam powiedzą, gdzie możemy taki portal znaleźć. Jak już go znajdziemy, to jesteśmy w domu. Wchodzimy do środka, tam się przygotujemy. Ja jeszcze sobie coś tutaj przygotuję, tak żeby być lepiej przygotowany na następny odcinek. Odkładam sobie tutaj rzeczy do skrzynki. Wszystkie na razie, żeby to wszystko mieć jakby... No, jedzenie może zostawmy sobie na razie. Coś takiego. Moglibyśmy... O, wiem, co byśmy mogli zrobić. Patrzcie. Dobra, robimy to. Robimy to jeszcze na szybko. Patrzcie, idziemy tu. I teraz tak. O, jest woda. Dobra, jesteśmy uratowani. Mam te ziemniaki. Zasadzę je tutaj. Muszę je zabrać ze sobą. No, nie mogę tego zrobić, że one tutaj zostaną. Dobra, tu mamy jakąś kopalnię. Będzie można znaleźć po jakieś żelazo. Tam jest węgiel, więc też nam się może przydać. Więc już muszę pamiętać, że tam to wszystko jest. Mamy nowe miejsce, w którym jesteśmy w stanie jakąś tutaj, prawda, naszą... O, tu też była woda. Dobra, ja tego nie zauważyłem. Rozwalamy to. Nie chcemy tego. Zróbmy tutaj troszkę większe pole, dajmy tak. I teraz zasadźmy tutaj te ziemniaki. Raz, dwa, trzy, cztery. No dobra, nie starczy mi na więcej. Aczkolwiek tam nie zabrałem tego. Czy ja zabrałem kości? Zabrałem kości. Dobra, robimy to. Robimy szybki rozrost. Robimy. Dobra, szybkie rozwinięcie. Yo, co jest? Ale mi ziemniaki urosły mocno. Dobra, tak, mamy to git. Jest ile ziemniaków? 19. Dobra, spoko. Dobra, rozrobimy tak. I teraz robimy, powiększamy to pole, bo już mamy na tyle ziemniaków. Dobra, jest git, jest dobry speedrun tego. Moim zdaniem jakoś damy radę. Będzie trzeba przepalić te ziemniaki, będzie trzeba pozdobywać ich jeszcze więcej. I będziemy ustawieni tak naprawdę i będziemy mogli pójść na jakąś wyprawę, coś poszukać. Aczkolwiek no, tak jak mówię widzowie, dajcie znać co sądzicie o tym. Bo moim zdaniem nie ma co się przejmować. Ja wiem, że ten grób tam jest, troszkę mi to humor popsuło, nie będę ukrywać. Ale moim zdaniem to jeszcze o niczym nie świadczy, wiecie. To jeszcze tak naprawdę wszystko się może okazać, więc ja bym raczej trzymał się tego, że wszystko będzie dobrze. Przynajmniej chciałbym w to wierzyć, więc jakby nastawmy się też tak widzowie wspólnie i dajcie mi znać, co powinienem zrobić w następnym odcinku, gdzie powinienem się udać, bo wydaje mi się, że... Kurczę, nawet nie wiem, co mi się wydaje, no. Już tak jak powiedziałem, no ciągle zapętlony jestem w jednym, że wydaje mi się, że po prostu Emilia tam jest uwięziona. No trzeba znaleźć portal, tak naprawdę tylko tyle nam zostało.